to on może się podłączyć tym dużym kablem, ale niestety będzie pobierał tylko 50 kW. Aha. Dlatego, że on musi... No i teraz pytanie jest takie. Sami w domu, używając ładowarek, też zauważyliście, że są ładowarki lepsze, mocniejsze, wolniejsze i tak dalej. No i zasadniczo ten... Sankt Petersburga inżynier, który u nas też zajmuje się w tej chwili jakby pracą dwóch modułów 50-kilowatowych, każdy do ładowania samochodu elektrycznego. Cześć! Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem OZE, off-gridu, życiem poza siecią. A teraz za moimi plecami widzicie, jesteśmy w Toruniu w firmie Twerd i dzisiaj chciałbym sobie trochę porozmawiać na temat ładowarek samochodowych, z tego względu, że uważam, że to jest temat godny uwagi, gdyż jesteśmy przed, można powiedzieć, że taką ogromną ekspansją w zakresie tworzenia tego produktu i myślę, że warto by było porozmawiać z kimś, kto się na tym zna według mnie najlepiej, tak? Czyli z człowiekiem, który tworzy jak gdyby te projekty, który tworzy takie ładowarki, który działa nawet też jak gdyby na zlecenie innych, którzy chcieliby mieć własną markę, powiedzmy, swoich ładowarek, to można jak gdyby tutaj zlecić czy przekazać zrobienie takiego sprzętu i w Toruniu u Twerda, w firmie Twerd takie rzeczy są robione. Wiecie co, tak się zastanawiałem przed tym odcinkiem odnośnie tego, do czego można by było taką ładowarkę porównać, no bo nie jestem ani użytkownikiem samochodu elektrycznego, wiem, że ta fala idzie, że ona nadchodzi, ponieważ już kilkoro z moich znajomych jeździ samochodami elektrycznymi. Trójka z nich, nawet łącznie z tym, że była tutaj, tak? Bo Waldek z kanału Pompa Ciepła IPV, Waldek również od bardzo niedługiego czasu, jak gdyby można powiedzieć, że też stał się właścicielem samochodu elektrycznego, to jest jedna osoba. Piotr z kanału Eko Niezależny również jeździ i porusza się samochodem elektrycznym. No i Michał z kanału Na Prąd po Polsce również. I teraz zastanawiałem się, ponieważ ja jako laik, powiedzmy osoba, która nie ma z tym, do tej pory przynajmniej nie miała nic z tym dużo wspólnego i tak dalej, to zastanawiałem się, do czego można to porównać. I wiecie, tak pomyślałem sobie o tym, że przecież każdy z nas używa telefonów, choćby nawet, tak? I te telefony ładujemy. No i teraz pytanie jest takie. Sami w domu, używając ładowarek, też zauważyliście, że są ładowarki lepsze, mocniejsze, wolniejsze i tak dalej. No i zasadniczo ten telefon możecie ładować całą noc, rano wstać, on jest naładowany, no idziecie sobie w miasto i po prostu z niego korzystacie. Ale wiecie też wielokrotnie, że są sytuacje takie, że chcielibyście mieć ten telefon szybciej naładowany. I tu jest podobna sytuacja z tymi ładowarkami samochodowymi, czyli mamy tutaj o takie małe ładowarki, takie naścienne, tak jak widzicie tutaj z tyłu. Możemy sobie dosłownie podejść i rzut okiem, tak? I no jak możemy się pewnie tutaj tylko domyślić, no to wiadomo, że moc takiej ładowarki jest zupełnie inna niż ładowarki takiej dużej, stojącej gdzieś tam. No i teraz nagle okazuje się, że w momencie, jeżeli chcemy naładować ten samochód, no to możemy go naładować, powiedzmy, w ciągu iluś godzin. Ja za chwilę będę się pytał tutaj może trochę parę tam o jakichś szczegółów, natomiast no ten samochód może być przez całą noc podpięty do takiej ładowarki i rano wstajemy i możemy sobie nim przejechać 400-500 km, tak? I tyle. Natomiast jeśli będziemy mieli mocniejszą ładowarkę, no to po prostu zamiast ładować ten samochód całą noc, możemy go naładować w 45 minut. Tylko koszt takiej ładowarki już jest spory, tak? No bo plus minus, orientacyjnie gdzieś są to jak gdyby rząd wielkości około 100 tysięcy taka ładowarka kosztuje, tak? No to tam wiadomo, w zależności pewnie jaki model, co, jak, natomiast te szybkie ładowarki, mówimy tutaj o takich pieniądzach. I teraz kwestia, co dalej, tak? Czyli co dalej, jeśli chodzi o kwestię związaną z tym, że przecież jeśli dysponujemy i mamy samochód, który przykładowo, nie wiem, no kupiliśmy i który kosztuje
strzelam, ale powiedzmy, no nie wiem, no pół miliona, tak, załóżmy, tak? Czyli kupujemy jakiś tam bardzo drogi, pewnie, albo może jakiś trochę droższy ten model samochodu, pewnie, nie wiem, Tesla, może takie pieniądze kosztują, no powiedzmy, że zakładam, że pewnie takie pieniądze gdzieś tam wchodzą w grę. No to w tym momencie ten właściciel tego samochodu też również pewnie chciałby ten samochód szybko ładować. Czy indywidualnie ktoś założy sobie taką ładowarkę za takie pieniądze? Nie wiem, no to jest indywidualna sprawa każdego, bo domyślam się, że pewnie takie naścienne, jeśli mówimy tutaj o rzędzie wielkości, pewno może, nie wiem, z 20 tysięcy, jeśli taka ładowarka kosztuje, tam plus minus pewnie w zależności jaki model, więcej, mniej, to pewnie z całą pewnością większość z użytkowników samochodów elektrycznych pewnie zdecyduje się na taką ładowarkę i gdzieś tam sobie ją zamontuje, choć też z tego co wiem jest możliwość ładowania ze zwykłego gniazdka i pewnie znowuż to będzie trwało jeszcze dłużej. Idziemy, słuchajcie, do środka, porozmawiamy sobie z panem Michałem i dowiemy się czegoś więcej na temat tego, jak można ładować samochody i w którą stronę to zmierza. Za chwilę się widzimy. Сейчас боюсь, что на половину только загрузка. Ага, понял, хорошо, хорошо. Чили. Dla pana język rosyjski jest takim trochę rodzimym pewnie językiem. Nie, nie to, że rodzimym, ale po prostu go znam, dlatego że... Tak, jak chcesz. Może być bystro, bo już się coś. Понял. Временный вариант. Tak, bo kolega jest właśnie z Sankt Petersburga, inżynier, który u nas też zajmuje się w tej chwili jakby pracą dwóch modułów 50-kilowatowych, każdy do ładowania samochodu elektrycznego, tak aby one mogły pracować zarówno na dwa samochody, jak są zainstalowane w szafę, jak na jeden samochód, który przyjedzie o większym napięciu czy o większej mocy. Czyli możemy ładować w szafie, będziemy mogli ładować dwa samochody równocześnie prądem DC w systemie zarówno SHAdeMO, jak i CCS, jak i automatycznie. Ten pisk to jest z szafy w tej chwili się wydobywa? Ja z pisku nie słyszę. Aha, okej, okay. To teraz się wyłączył, tak? Tak, z szafy, ale to ze względu na przeciążenie, czy czym to było spowodowane? Nie, w każdym układzie są elementy indukcyjne. Aha. Transformator 50 kW, więc proszę popatrzeć, w takim niedużym układzie, to jest przecież nieduży. Tak. Wielkościowo, tu mamy transformator 50 kW. Ten transformator jest widoczny tutaj. Aha. Więc elektryką trudno uwierzyć, że to może być 50 kW. On jest dlatego taki nieduży. Aha. Dlatego, że tu mamy, ten transformator jest po stronie, to jest wysokoczęstotliwościowy. Mhm. Dzięki temu, że tutaj jest częstotliwość pracy w granicach 16 kHz i to pozwala na mniejsze gabaryty zarówno dławika, jak i transformatora. I oczywiście one wydają pewien pisk, mm-hmm. I ten pisk właśnie pan zauważył. Aha, okay. Ja go nie dosłyszałem, dlatego ja już przywykłem. Nie? Aha. No i oprócz tego właśnie tutaj jest podstawiony samochód elektryczny na próby. To jest ten pan, z którym tutaj jest pan. No i właśnie jest podłączony, w Golfie mamy taki zwany system CCS. Aha. I tutaj kolega cały czas właśnie sprawdza pracę. Czyli czy będzie jednego modułu, jak i dwóch modułów jednocześnie na ten sam. Okej, czyli jeżeli widzimy przykładowo stację ładowania taką dużą, są powiedzmy dwa te gniazda, wtyczki takie tamte, które się wkłada w samochód, tak? To w tym momencie, jeżeli podjedzie jeden samochód, to jak gdyby pobiera całą moc, tak? Całą czyli moc, czyli że wtedy już nie są dwa kable, tylko są trzy kable. Dlatego, że ten trzeci kabel, on będzie na większy prąd. Czyli jeżeli tutaj mamy na ogół kable albo 80 amperowe, albo 120 amperowe, to tam, czy 150 amperowe, to tam jest kabel już po potrzebnych granicach 250 amperów. Mhm. I mało tego, ten kabel właśnie, wyjęcie tego kabla powoduje automatyczne przełączenie się tych dwóch układów równolegle na jeden samochód. Okej, czyli chodzi o to po prostu, żeby wykorzystać pełną moc urządzenia, tak, skoro nie ma drugiego, trzeciego samochodu podpiętego, tak, to wtedy... Oczywiście, jeżeli będą te dwa, to oczywiście ten samochód musi czekać, ale jeżeli będzie jeden już podłączony, to on może się podłączyć tym dużym kablem, ale niestety będzie pobierał tylko 50 kW. Aha. Dlatego, że on musi wiedzieć, zarówno te dwa układy, że jeden już jest uruchomiony, okay. I jest to
jakby nadrzędny układ w tym momencie, czyli ta niestety setka się nie uruchomi, tylko się uruchomi 50, tak, ale w momencie, kiedy skończy się ładować ten pierwszy, tak, to automatycznie ten powinien się przerzucić właśnie sprawdzamy. Aha, czyli w tej chwili jak gdyby można powiedzieć, że testujecie to, żeby ten sprzęt, jak gdyby, który od Was wyjeżdża... Mógł pracować zarówno na dwa samochody, jak i na jeden duży samochód, lub na właśnie jeden samochód mały, jeden samochód duży, z tym, że ten duży przełącza się w momencie, kiedy zostanie odłączony ten mały. A, okej. Okay. Więc to dosyć niezłożona ta automatyka, no ale po prostu takie są wymogi czasu. Okay. To jest jakby wstęp do większej stacji, dlatego że można zrobić wtedy stację na cztery samochody, czyli podjeżdża z jednej strony szafy, podjeżdżają dwa samochody, z drugiej strony dwa samochody, pracują jako cztery, po każdej pomocy 50 kW, lub może pracować dwa o dużej mocy, po każdy po 100 kW. To różnie, tutaj kombinacji może być. No, jest dużo tam, tak, jak gdyby. Ale chodzi o to, żeby to płynnie działało, pracowało. Tak. Że w danym momencie podjeżdżamy, tak, podłączamy, no i tyle jest, ile tam powiedzmy jest możliwość. Jeśli dłużej, na pewno te możliwości będą rosnąć, bo każdemu coś przyjdzie do głowy. No tak, i coś podsunie. I coś podsunie i wtedy nie. Ale w ogóle ja się cieszę, bo ja widzę, że wy jak gdyby. No bo za każdym razem, przy każdym rozwiązaniu trzeba inne pokonać przeszkody, wyzwania. No, niestety tak, kiedyś rozmawialiśmy tylko o szafie 50 kW. Tak. W tej chwili poszła już właśnie stacja ładowania taka właśnie 2 razy 50 kW lub 1 razy 100 kW. I ona jest jeszcze, że tak powiem, nie wdrożona, jeszcze nie sprawdzona, ale to jest wykonane dla firmy ZPW Włoszczowa. Włoszczowa, aha, tak, oni że, wzięli. Tak, no czyli okej, okay, czyli coś się dzieje. Mam nadzieję, że to też uruchomimy w najbliższym czasie i będzie można już pójść jakby o krok do przodu. Aha, okej. Okay. A pytanie jeszcze mam takie, niech mi Pan powie, na ile Pan czuje, że ten rynek jak gdyby jest w tej chwili na przełomie takiej ekspansji? Bo gdzieś wydaje mi się, że to jest... Wydaje się, że nie ma wyjścia, dlatego że jeżeli już Europa jest tak daleko, a my jesteśmy jednak w tyle, tak, to chyba też nie mamy wyjścia. To po prostu już narzuci to, że jesteśmy w Unii i że Unia bardzo wysoko, bardzo mocno postawiła na elektromobilność. Nie? I tutaj wyjście nie ma. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to mamy ją bardzo słabo. Mamy za mało tych stacji i w związku z tym faktycznie jakby jest ta obawa, czy podołamy wręcz tych samochodów elektrycznych, bo gdzie ja je będę ładował. Tak. Dlatego, że to jednak musi być praktycznie wszędzie. No, no. Czyli... Przy parkingach dużych, przy centrach handlowych, przy restauracjach, hotelach, nie mówiąc już o trasach jakichś drogach. Szybkiego ruchu czy coś tam. Autostrady, to już, drogi. To już tam to musi być. No, wszędzie, po prostu. Wszędzie. Czyli, że... I nie może to być stacja właśnie pojedyncza już 50 kW, dlatego, że jeśli chodzi o autostradę, to tam w ogóle muszą być stacje już wielopunktowe, gdzie mogę ładować przynajmniej te cztery samochody na raz. Tak, jeżeli mamy autentycznie przechodzić na elektromobilność, no to przecież dystrybutory na takich stacjach to jest przecież nie jedne, nie dwa stanowiska, tylko ich jest masę. No tak. Nie? A ich czas, mimo wszystko napełniania paliwem, jest krótszy, aniżeli ładowanie elektryczne. Nawet jeżeli to będą bardzo szybkie ładowarki, 100-200 kW, to one mają jednak czas ograniczony ładowania poprzez baterię. Bo tak, bateria nie przyjmie, 3 minuty nie przyjmie, nie po prostu. Przyjmie, tak jest. My możemy zrobić układ ładowania 500 kW, 1000 MW, no tak, ale przecież ja w ciągu kilku sekund nie dam rady, czy tam 2-3 minut, bo bateria nie przyjmie takiego dużego prądu, się rozwali. Okay. W związku z tym tutaj czyli jak gdyby jest zawsze ograniczenie będzie czasowe i niestety w związku z tym tych stacji powinno być więcej. Jaki jest minimalny czas ładowania powiedzmy? To zależy też właśnie od baterii. Na przykład w tym Golfie mamy baterię 24 kWh. Czyli małą. Co oznacza małą. Czyli to oznacza, że jeżeli mam ładowarkę taką właśnie 50 kW, no to do pół godziny ładuję ją, to jest szybkie ładowanie. Do pół godziny. Jeżeli podłączę te dwa na ten jeden samochód równolegle, no to ten czas skraca się
praktycznie do jakichś 20 minut maksimum. Okej, okay. Ale tak. Jak gdyby skrócenie tego już bardziej nie już no, nie ten, można, ten nawet samochód, nie można. Ten samochód faktycznie mocy już nie może. Okej, okay. czyli gdyby ta bateria miała 50, pewnie, bo tak. Są takie jeżeli 50, 75, tak, 100. Jeśli podjedzie samochód z baterią 50 kWh, no to niestety taki człon 50-kW będzie to ładował w ciągu godziny. Godziny. Ale jeżeli połączymy te dwa, czy mamy 100 kW, no to już znowu to nam spadnie do tej, powiedzmy sobie, pół godziny. I tam aha. To okay. Wszystko zależy. Jak no, no, czyli ogólnie, jeżeli chodzi o kwestię tej elektromobilności, to tych ładowarek naprawdę musi być strasznie dużo. To są ogromne ilości. Dlaczego? Bo jeśli się, że tak. Przy zwykłej, skoro tak. Przy zwykłej stacji benzynowej niejednokrotnie trafiło się na korek, to co dopiero przy elektrycznej? Przy elektrycznym to będzie te korki... Razy 10. Razy 10. Tak, no tutaj nie trudno ocenić, bo ja rzadko przekraczam granicę, aha, szczególnie zachodnią. Byliśmy na kierowaniu dłuższy czas na współpracy właśnie z Białorusią, z Rosją, też i Ukrainą. W związku z tym, ja nie wiem jak to wygląda na zachodzie, aha, ale właśnie... No ciekawe właśnie sprawdzić, jak to tam wygląda. Tak, a pytanie jest takie, bo rozmawialiśmy i wspominał Pan odnośnie tego, że Niemcy, pomimo tego, że się uważa, że mają taką supą infrastrukturę i tak dalej. Tak, prowadzimy rozmowy z firmami, które są tam osadzone, z firmami niemieckimi, też z jedną firmą francuską, która też jest zainteresowana i twierdzą, że z uwagi na takie... W ogóle to jest nowe zjawisko od kłopoty z zaopatrzeniem w elektronikę, tak, które nas też dotyczy. W tej chwili te czasy się wydłużyły od tych podstawowych dużych dostawców i jest miejsce również dla takich firm jak nasz. Aha. I też potrzebują wsparcia dodatkowe stacje, między innymi też przymierzamy się do takiej współpracy na rynek niemiecki. Ale nie tylko, bo na przykład Bałkany podobno są bardzo zaniedbane pod tym względem. Wszędzie można robić i Grecja, robić. Tak samo jest firma, która jest zainteresowana, żebyśmy poprzez nich tam dostarczali. Także to jest zapytanie. Jedynie co, to nasze możliwości też przerobowe są ograniczone, bo my jesteśmy małą firmą, do tego działającą w bardzo szerokim zakresie energoelektroniki. Tak. A więc to jest nie tylko ładowarka, ale to jest napęd samochodu elektrycznego. Tutaj największe osiągnięcie to jest na pewno w Chinach. Tam do tego samochodu do rozmianowywania pól minowych to jest jedyny w Polsce ten statek morski, 1,4 MW z napędem elektrycznym. Mhm. Więc nie mówiąc już o typowych napędach do silników, zarówno asynchronicznych, jak i synchronicznych, jak i całe OZE. Aha. Również robimy inwertery dla zarówno elektrowni słonecznych, wiatrowych, jak i wodnych. W związku z tym tutaj nasze możliwości są mocno ograniczone. My jesteśmy raczej firmą taką typowo badawczą. Okay. Która po prostu testuje, sprawdza i określa, nadaje trendy. I wdraża. Czyli tutaj nasza jakby wyższość nad instytutem, w zasadzie każdym, jaki istnieje nawet i w Polsce, badawczym instytutem naukowym, jest ta, że my kończymy swoje opracowania konkretnymi wdrożeniami. Okay. Nie są na wielką skalę, ale to są jednak też niemałe ilości. Na przykład firma Kamaz rosyjska trzyma się twardo naszych falowników, mimo że mogłaby sobie załatwić falowniki chińskie, podobnej jakości, ale tańsze. Ale z uwagi na pewność serwisu, na pewność działania, Kamaz już któryś rok rzędu bez przerwy zapatruje się w nasze falowniki. W ogóle to jest nieprawdopodobna historia, przecież jeżeli mówimy o firmie Kamaz, no to zasadniczo pewnie może ci młodsi widzowie to nie do końca będą wiedzieli, ale ci starsi wiedzą o tym, że to jest ogromna firma, która produkuje samochody ciężarowe. Tak, ale ona bierze do swoich jakby samych tych takich czynności technologicznych, a więc to są pompy jakieś, nie do samochodów, tylko do całej fabryki, wentylatory i tak dalej, bo to jednak jest główny tam napęd, jest ciągle spalinowy, chociaż oni też
działają przy elektrycznym, ale tutaj przy tych naszych takich politycznych jakby nastawieniach jest bardzo ciężko przebić się z czymś już naprawdę nowatorskim. A, okej. Okay. Więc oni trzymają się sprawdzonych pewnych wyrobów, które od nas otrzymywali właśnie. A z ciekawości, ile lat wy sprzedajecie im to? Od jak dawna? Od jak dawna? W ogóle na rynek rosyjski to bardzo dawno, dlatego że na licencji też robi Iżewski Radiozawód, to jest bardzo duży zakład, który na przykład wypuścił na naszych falownikach szafy sterownicze do wszystkich stacji kolejowych od Władywostoku po Kaliningrad. Więc te są, w zasadzie mamy... Do stacji transformatorowych wasze... Tak, więc to było w zasadzie 30-letnia już współpraca była z Rosją, z tym, że kiedyś to było w granicach 60%, w tej chwili to jest w granicach niestety tylko 4-5%. Okay. Tak zmieniły się niestety czas. Teraz tak, jeżeli już mówimy tutaj, jak gdyby skorzystamy, jeżeli już mówimy o temacie związanym z ładowarkami, ponieważ akurat ten odcinek temu chcieliśmy poświęcić, żeby chociaż coś tam przybliżyć naszym widzom, no bo to jest coś, że zasadniczo wiemy o tym, że finalnie wylądujemy za jakiś czas wszyscy pewnie w samochodach elektrycznych, może się tak okazać, tak? I teraz z racji tego, że nasz kanał jest dedykowany powiedzmy tym, którzy lubią off-grid, chcą być poza siecią i tak dalej, plan i chcemy zrobić taką instalację w 100% off-gridową. Tutaj zależy od tego, tych nacisków waszych na nas, dlatego że, dlatego, że tutaj ustalenia takie są pierwotnie, żeby to było wypożyczone, a jednak koszt takiego czegoś to jednak jest więcej. 60 000 zł, ale z uwagi na możliwości prezentowania promocji, to tutaj jestem skłonny pójść na ładowarkę właśnie DC-DC. O, i to jest strony, ciekawe, zobaczcie, słuchajcie. Z jednej strony będziemy mieć baterię, czy też fotowoltaikę tak dużą. Bank energii. Ale bank energii. O banku to w kolejnym odcinku sobie porozmawiamy, bank tylko energii, o ładowarce. Z tego banku energii właśnie zasilamy ładowarki. Tylko tutaj musimy wiedzieć, jakie będą napięcia i pojemność tej baterii, żeby do tego dostosować moc i napięcie pracy, przynajmniej od strony wejścia, od strony baterii. Więc dla nas najlepiej, żeby to było napięcie w granicach 600 V DC, takie, czyli od 400 do 600 V DC, bo bateria oczywiście ma swoje wahania tego napięcia, w zależności od tego, jak jest ładowana, rozładowana. I wyjście byłoby na samochód elektryczny o baterii gdzieś o napięciu też w granicach 400 V. To jest takie typowe. To są Nissany, na ogół mają te lify. No i inne samochody, te nie takie duże, mają w granicach 400 V. I to wtedy tak mogłoby zagrać. I teraz w ogóle, bo to jest bardzo ciekawe, bo tak teraz jak Pan mówi, to zastanawiam się nad tym w ogóle, bo podejrzewam, że Pan w ogóle jeszcze o tym nie słyszał nigdy. Ja również nie słyszałem o tym, żeby było połączenie banku energii z fotowoltaiką i z ładowarką w off-gridzie, w 100% off-gridzie. To znaczy, wydaje mi się, że na pewno jest. My w ogóle nie uznajemy pojęcia innowacji u siebie. W ogóle dla mnie to jest pojęcie śmieszne, dlatego że wszędzie na pewno są jakieś rozwiązania. A jeżeli coś jest jednostkowe nawet na terenie kraju, to ja tego nie nazywam innowacją. Jest to po prostu rozwiązanie, które powinno być. To jest, dotyczy właśnie tak jak mówię, tego statku morskiego 1,4 MW, kompletnie wykorzystywany, chociaż pływa już 4 lata, więc my tutaj nie mamy żadnych zapytań od jakichś tych. To dotyczy napędu elektrycznego do samochodu, poza tym Chinami, które były zainteresowane. To i nawet i te ładowarki też trudno się przebijać, my to odsprzedajemy głównie w formie modułów do firm, które instalują w swoich szafach i sprzedają to jako swoje.
Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy Panu Michałowi, że trochę nam powiedział tutaj o tych ładowarkach. Zdradziliśmy Wam już trochę plan związany z tym, co nam chodzi po głowie, bo chcielibyśmy zrobić naprawdę coś mega fajnego. Dla Pana Michała to jest normalna robota. Pan Michał mówi, że to tutaj nic innowacyjnego nie jest. A my się strasznie w ogóle cieszymy, że będziemy mogli być może Wam tutaj jak gdyby pokazać rozwiązanie, które pozwoli ładować samochód w tym systemie off-gridowym. Bo to myślę, że to naprawdę byłoby coś takiego mega, bo do tego jest potrzebne bardzo duże zaplecze. Na to dzisiaj poczekać po 3 miesięcy by. Ja po prostu sobie też... Nie, ale okej, spoko, to jak gdyby tutaj... Ale tak czy inaczej już jak gdyby coś tam sygnalizujemy, mówimy, bo uważam, że warto. A kwestia związana z tym, że mówimy tutaj o firmie, która jest polską firmą, polską myślą technologiczną i tak dalej, no to tym bardziej w ogóle jest nam miło gdzieś tam Pana Michała przedstawiać na łamach naszego kanału. Słuchajcie, następny odcinek. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się wtedy, do miłego, hejka.